Team Open Reaktorze, która? Za! Team Open Reaktor is brought to you by Position Lead by El Passion. To jest sponsor dzisiejszego piwa, więc duże, duże brawo. Vizio, który sponsoruje pizzę, jak zwykle. Pocztówka Mobi, to jest nasz sponsor projektora dzisiejszy, również brawa. Trzy osoby dzisiaj prezentują, zajebiste. Pierwszy to jest Marek Ciuci. Później będzie Adam, który właściwie wymyślił słowo reaktor i wymyślił w ogóle tą całą ideę. I trochę mu ją poskradliśmy. I ostatnia osoba będzie Bartek Gola ze Spina, który opowie pewnie o startupach i o inwestorach. To ja już się zmykam i... Kolejnie się cieszę, że tu jestem. Jest kilka powodów. O niektórych wspominałem u siebie na wallu, którego pewnie nikt nie czyta. Ale cieszę się też, że będę miał okazję powiedzieć, nad czym pracuję od października zeszłego roku. Bo sporo osób stwierdziło, że w ogóle mnie nie widać, nie słychać. Więc mam nadzieję, że nie będę musiał przez najbliższe pół roku, a może rok, mówić, czym się zajmuję. A zajmuję się branżą młodzieżową. Tutaj nie wiem, jakie macie postrzeganie tej branży, takiej strony biznesowej, jak w ogóle się interesujecie. W zasadzie tak skanując szybko widziałem, że tylko Rafał Agnieszczak jest na czasie. Bardzo ładną dzianinę w modnym kolorze. Sorry Rafał, musiałem się wdzięczyć za tego dyrektora ogrodu botanicznego. Dobra, spróbujmy. To działa. Super. Tytuł taki, jak widzicie, sprzedawanie produktu internetowego tam, gdzie nie ma internetu. Trochę zabiło, ale to już wyjaśniłem. Działamy w branży odzieżowej, ale nie w tej, którą widzicie na Facebooku, tylko tą, do której czasami przychodzicie, wchodząc do galerii handlowej. A mamy produkt, który gdzieś tam zahacza o telekomunikację, internet, dlatego właśnie taki tytuł. No właśnie, o co chodzi tak naprawdę? Stwierdziliśmy w pewnym momencie, że fajnie być w kontakcie z markami odzieżowymi. Fajnie mieć możliwość dowiadywania się o różnych promocjach, rabatach w taki sposób, który nas nie molestuje. No jak to zrobić? Stwierdziliśmy, że chyba najlepiej wykorzystać SMS-y. To było trochę dziwne, no bo to był moment, kiedy wszyscy się podniecali aplikacjami mobilnymi. Taki killerski startup Belisio, no, pamiętacie, miał przetrzeć szlaki i wszyscy kolejni producenci aplikacji mobilnych wykorzystujących geolokalizację mieli mieć łatwiej, ale nikomu się nie udało jakoś. My stwierdziliśmy, że SMS to jest coś, co wszyscy w miarę rozumiemy i warto to wykorzystać właśnie w kontekście informowania o promocjach i nowościach w branży odzieżowej. Jak to wygląda? Takie etykiety, które możecie spotkać w centrach handlowych, głównie na Śląsku, na witrynie przymierzalni. Jeśli przymierzacie, nie wiem, piżamę, sukienkę, to na lustrze może być taka nasza etykieta z kodem rejestracyjnym, z numerem telefonu. W tle fotka z witryny nieczynnego jeszcze sklepu Answer, drugiego sklepu w Polsce ze swojego browaru. Tutaj fajne jest uświadomienie klienta, który już buduje bazę kontaktową, nie mając jeszcze sklepu. No i coś, co pozwala nam wejść do marek premium, czyli zamiana etykiet, które za bardzo nie pasują do sklepów typu Wilsur, Solar. Takie fajne wizytóweczki, które są dołączane do każdego zakupu i ktoś sobie przyjdzie do domu, rozpakuje, będzie oglądał zakupiony krawat pod innymi kątami, innym światłem, stwierdzi, że o kurczę, jaka fajna wizytówka, zarejestruje się do mobilnego klubu. No i właśnie, jak kilka słów, kilka różnych myśli, jak podeszliśmy do tego biznesu. Tak jak wspominałem, działam w nim od października zeszłego roku. Jest to biznes doinwestowany zewnętrznie. Tu mogę wyznać, że od października do teraz złożyliśmy jakieś 200 tysięcy złotych i mam nadzieję, że uda nam się udowodnić, że można rozwinąć fajny interes za 1/3 dotacji unijnej. Naprawdę.
Jakby ktoś tam mógł uderzyć mój telefon, to akurat teraz, no. Jakiś klient ma, nie? Dobra, właśnie, research, podstawa. Zanim zaczniecie wydawać złotóweczki, szczególnie swoje, z których jesteśmy mocno rozliczani, warto zrobić research. Myśmy ten research robili 3 miesiące, zanim tak naprawdę zabraliśmy się do kupowania i wydawania pieniędzy na cokolwiek innego. Jak to wyglądało? Tu widzicie koleżankę, która działa z nami w sprzedaży, panią Stefanię ze sklepu Wenecja, która usłyszała magiczne pytanie: dzień dobry, czy ja mogłabym się zapisać do klubu, do takiego newslettera, czy ja mogłem otrzymywać w ogóle informacje, kiedy wejdzie jakaś nowa kolekcja, kiedy będą jakieś promocje. Pani tutaj Stefania trochę trzeba się martwić, bo nie wiedziała, co chodzi. Nie spotkała się z taką sytuacją, że ktoś chce coś wiedzieć. No i właśnie, no nie wiedziała, co zrobić, więc stwierdziła, że wyciągnie taką małą karteczkę i będzie można na niej napisać swoje dane kontaktowe. Bardzo profesjonalna procedura, jak widzicie, można by się zastanawiać, co się z tym stało, kto to przetwarza, gdzie to jest składowane. Ale tak wyglądał nasz research. Byliśmy chyba w każdym sklepie odzieżowym w Poznaniu. No i oczywiście Google, tak? No, nic niesamowitego. Trzeba posiedzieć miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, przeczytać 100 raportów, różnych opracowań, poprzeglądać witryny, zobaczyć, co marki robią, jaki mają poziom świadomości, jaki potencjalny budżet na tego typu działania i sobie to wszystko spisać. Myśmy wpierw spisywali to wszystko do wiki, później jak stwierdziliśmy, że nie ogarniamy i w ogóle ciężko nam się odnaleźć, to wszystko wrzuciliśmy do Hirise'a, podzieliliśmy po prostu na firmy, dodaliśmy do różnych case'ów, tagów i tak dalej. Teraz nie mamy już z tym większego problemu. Czyli wszystkie działania sprzedażowe, wszystko to, co robimy z danym klientem, plus research, jest wszystko w jednym streamie i osoby nowe, które dołączają do zespołu, są w stanie dosyć szybko się wdrożyć. No i rekrutacja. Trochę takie niecodzienne podejście, ale myślę, że to jest fajny sposób, żeby się wiele rzeczy dowiadywać. Szczególnie jeśli jesteśmy startupem, nie stać nas na wyciągnięcie, nie wiem, najlepszego fachowca z trochę innej branży niż ta, w której działamy. Nas po prostu na to nie stać. Można robić rekrutację na dyrektora jakiegoś naszego działu, tak, który musi mieć idealną wiedzę na temat rynku odzieżowego, i tak staraliśmy się działać. Oczywiście nie muszę wam mówić, że do tego procesu najlepszy jest HumanWay. Myśmy sobie zdefiniowali kilka ofert, w każdej z nich było po 5-6 pytań i tak naprawdę sporo rzeczy można się dowiedzieć w taki sposób. No czasami tak wiecie, że te osoby nie zatrudnimy. U nas tak wyszło. No ale taki life. To, co jest ciężkie do zresearchowania, i muszę się przyznać, że jeśli mieliśmy jakieś problemy i mamy, to jest właśnie wynik tego, że tego nie mogliśmy za bardzo zbadać, a może nie udało nam się wpaść na pomysł, jak to zbadać. To tak naprawdę jak ta branża działa. Jak przypuszczacie, wiele marek nie należy do polskich podmiotów. Cała grupa Inditex jest takim przykładem, sporo takich marek międzynarodowych, oczywistych. Tak naprawdę nie wiadomo na pierwszy rzut oka, jaka jest decyzyjność tych podmiotów, tak? Czy oni w ogóle mogą coś sami decydować w kwestii marketingu, czy mogą wdrożyć właśnie taki klub mobilny, który my oferujemy. To jest pewien problem, z którym walczymy do dzisiaj. Sezonowość decyzji zrobiły hasło. Też do końca nie wiedzieliśmy, kiedy w ogóle najlepiej startować w tej branży, bo uwierzcie mi, że jest tylko w zasadzie są 3 miesiące w roku, kiedy można z nimi rozmawiać na temat takich innowacji i takich wdrożeń, które my czynimy. No i tak, pewne etykiety, które nam się kojarzą jednoznacznie, bo działamy w takiej branży świeżej, młodej, czyli na przykład zakładamy, że osoba z marketingu powinna się zajmować marketingiem. Kurczę, to nie zawsze jest prawda w innej branży. Okazuje się, że w branży odzieżowej osoby od marketingu często odpowiadają tylko za outdoory. A wszystko, co się dzieje w sklepie, należy do gestii dyrektorów spraw sprzedaży, marketerów i strasznie dużo takich dziwnych sformułowań. Dlatego wynik naszego researchu jest taki, że pomimo, że
czasami na niektórych rolach są niesamowite akcje, bardzo dużo słychać, dużo się dzieje, człowiek pralka i inne historie. Ta branża to jest totalne średniowiecze, gdzie już tutaj to nie idzie live, nie ogląda jakichś gier, ale tak jest. No. Ciężko tak naprawdę nawiązać jakąś komunikację równorzędną, mówiąc o tym, co się dzieje, jakie przemiany, jak ludzie konsumują media, z jakich rzeczy korzystają, z jakich nie korzystają. Także dalszy etap tej prezentacji to jest opowieść o tym, jak sobie z tym poradziliśmy. No generalnie ta branża jakoś nie myśli do przodu, tak? Jeśli wpada w tarapaty, to wpada w tarapaty. Tym bardziej jest zamknięta na jakieś innowacje, które mogłyby zreanimować markę, troszkę powrócić sprzedaż. Brak serwisów, które są takim źródłem informacji, na których my moglibyśmy się na przykład oprzeć, współpracując z takim serwisem, gdzieś tam docierać do tych decydentów, mądrych głów, które mogłyby się zainteresować naszym rozwiązaniem. MVP pewnie wszyscy znacie rozwinięcie tego skrótu. No, my mieliśmy tam w sumie ten plus, że tyle projektów robimy w NetGuru, fajnych, że po prostu nie ma czasu robić produktu rozbudowanego, więc mieliśmy ułatwione zadanie, zrobiliśmy bardzo prosty produkt, czyli możliwość przyjmowania przez bramkę SMS-ową kodów, możliwość odpowiadania, możliwość wysyłania kampanii, tworzenia takich stron mobilnych, wysyłania na Facebooka, coś bardzo prostego, czym mogliśmy się wyróżnić spośród wszystkich innych narzędzi do wysyłania SMS-ów. No właśnie, mieliśmy produkt w jakiejś postaci minimalnej, wiedzieliśmy, że branża jest taka, jaka jest i co tak naprawdę się wydarzyło. No stwierdziliśmy, że nie da się tak po prostu zadzwonić, dzień dobry, my tam oferujemy mobilne próby, w ogóle SMS-y są cool, to działa, to co, umowę wysłać? Nie. Nie, takie coś po prostu było niemożliwe, dlatego stwierdziliśmy, że no, musimy pokazywać kompetencje, dlatego przynajmniej połowa działu sprzedaży to są osoby bardzo mocno zorientowane we wszystkich trendach, zmianach, narzędziach, obserwujące rynek odzieżowy nie tylko w Polsce, ale za granicą. I co stwierdziliśmy? Stwierdziliśmy, że zrobimy taki projekt edukacyjny, wykorzystamy też troszkę to, że mamy fundację. I fakt, że jak dzwoni fundacja do kogoś i mówi, że realizuje taki fajny projekt edukacyjny, no to nie kończy się najczęściej trzaśnięciem telefonu, tylko aha, no to powiedzcie, jak to wygląda. My stwierdziliśmy, że zrobimy coś takiego i przez 3 miesiące byliśmy w 40 firmach, najważniejszych firmach w tej branży i przeprowadziliśmy takie 3-godzinne warsztaty, co tak naprawdę warto robić, jak działać. I bynajmniej nie mówiliśmy o naszym rozwiązaniu. To zostawiliśmy na ostatnią minutę, już przed wychodzeniem. Zapytaliśmy, czy może by chcieli usłyszeć o takim fajnym produkcie, którego jeszcze nie mamy, ale budujemy wraz z innymi markami odzieżowymi. To fajnie podziałało, bo no, każdy był ciekawy, tak? Jakie marki nad tym pracują, co inne marki myślą. Także wykorzystaliśmy taki motyw. Testy, pewnie każdy to stosuje, myśmy też musieli przez to przechodzić, w naszym przypadku dosyć ciężka sprawa, gdyż no, takie testy też generowały dla nas dosyć wymierne koszty, ale po prostu inaczej się nie dało, tak? No, jest to tak świeża sprawa, tak niewiele marek wykorzystuje SMS-y, szczególnie zbiera je w fizycznych placówkach, że no, nie mogliśmy jakby tego tematu pominąć. Testy przeprowadzamy do dzisiaj bardzo niechętnie, raczej opieramy się już na konkretnych case'ach, ale czasami nam się zdarza, jak nam bardzo zależy na konkretnej marce. Wspominałem, że nie ma medium, stwierdziliśmy, że takie medium zbudujemy. Shopek Magazine, być może nie słyszeliście, ale uwierzcie mi, że to jest jedyne źródło tego typu wiedzy w tej branży. Jest to czytane, jest to naprawdę czytane. Wydaliśmy też Shopek Magazine w wersji PDF-owej. Nie udało nam się tego złożyć profesjonalnie,
stwierdziliśmy, że złożymy to sami. Byliśmy totalnie zbrukani przez branżę internetową, że jak może coś takiego wypuścić, taka fajna wiedza, a tak kiepsko złożona i tak kiepsko wydana. Ale co się okazało na tych spotkaniach, kiedy spotykaliśmy się z ludźmi od tego typu rzeczy, oni mieli to wydrukowane, tak? Ten paskudny skład, content, który by się pewnie zmieścił na 30 stronach, a był na 100, oni mieli to wydrukowane, dla nich to była Biblia. Także no offense, ale czasami po prostu lepiej nie słuchać, co mówi branża. To się nie znam. Wysyłamy co tydzień newsletter, który dociera do ponad 1000 osób, które decydują o wdrożeniach tego typu. Od razu wiemy, kto czyta jakie rzeczy i to oczywiście też jest powiązane z akcjami sprzedażowymi. Co jeszcze? Stwierdziliśmy, że warto zorganizować też komercyjne warsztaty. Trochę oprzeć się na tym doświadczeniu, które wynieśliśmy z darmowych i zaoferować coś premium. Co ciekawe, na te warsztaty zgłosiły się marki, do których nie mogliśmy przez cały rok dotrzeć. Może dlatego, że nazwaliśmy, że to są warsztaty tylko i wyłącznie dla kadry menedżerskiej. Nie wiem, czy to podziało. No i ogólne takie impresje, jak sprzedawać produkt w B2B. Sporo zależy, czy to jest taki produkt standardowy. Nasz produkt jest taki, że codziennie opowiadam go inaczej. Tak po prostu jest, tak? Jego pojmowanie ewoluuje. No ale to też jest pewien problem ze strony branży odzieżowej, tak? Bo nie mają punktów odniesienia. Okej. Jeśli my się jakby cofniemy i powiemy, że jesteśmy systemem do wysyłania SMS-ów, no to w tym momencie wchodzimy na bardzo wąski grunt, gdzie jesteśmy porównywani tylko i wyłącznie po cenie wysyłki SMS-a. Tak? Także raczej musimy wchodzić w kategorię super sposobu na zbieranie bazy tak naprawdę. A to jest super sposób, bo jest sporo fajnych funkcjonalności, czyli nie chcę teraz mówić, ale wierzcie mi, że ten system naprawdę fajnie działa, szczególnie w dużych salonach, gdzie jest sporo miejsc na wyklejenie naszych etykiet i każda etykieta ma różne kody i różne rzeczy się dzieją po rejestracji w tych różnych miejscach w ramach jednego salonu. Po wysłaniu SMS-a oczywiście. Język opisu, jak opisywać produkt, to dość często właśnie osoby, które odpowiadają za jego rozwój, starałem się go opisać. To jest dosyć naturalne, doszedłem do wniosku, że dosyć błędne podejście. Najlepiej jak nasz własny produkt opisze tak marketingowo pod kątem jakiejś oferty osoba, która się nim zakochała, która nie ma jakiegoś backgroundu technicznego i nie przeszła 37 różnych faz zmiany tego produktu. Jak przyspieszać sprzedaż? No w naszym przypadku ona trwa czasami po 4-5 miesięcy. Czyli coś się zaczęło, powiedzmy, darmo takimi warsztatami, przechodzi przez testy, które oczywiście muszą być dosyć długotrwałe, bo musimy zebrać taką bazę, żeby pokazać skuteczność w ogóle takich akcji mobilowych, że ona jest 15 razy lepsza niż, powiedzmy, z kategorii e-mail marketingu. Tak, ale ta baza, żeby wyjść jakby z tego progu ewentualnej pomyłki, jakiegoś błędu statystycznego, no, musi być konkretna, tak? To nie może być 100 numerów SMS, bo tego typu kampania nie ma żadnego sensu. Dlatego te testy też troszkę niestety trwają. Dopiero później możemy mówić o komercyjnych wdrożeniach. Co my stosujemy? No, nic pewnie niesamowitego. Przypuszczanie wielu z Was próbowało, czyli jakiś rabat, ale z deadline'em, tak? Możemy Wam to wdrożyć troszkę taniej, jeśli się zdecydujecie do końca na przykład miesiąca, rabat, jeśli podpiszecie umowę na rok. Takie standardowe dosyć kwestie. Kolejne zagadnienie, budowa zespołu sprzedażowego. To generalnie można policzyć, jeśli wiemy, jakie mamy koszty miesięczne funkcjonowania naszego biznesu, jaki mamy dochód z jednego wdrożenia, ile takich wdrożeń jeden salesman jest w stanie wygenerować. Jak sobie to przeanalizujemy, to jesteśmy w stanie dobrać taką optymalną
liczbę w teamie, znając oczywiście też nasze możliwości finansowe, ale ta liczba na początku na pewno nie powinna być duża. Ja myślę, że w ogóle taka pierwsza grupa sprzedażowa no najczęściej jakby się wyprusza, tak? Bo oni są takimi ofiarami ewolucji tego produktu. Też są częste zmiany strategii, które dla twórcy i osób zarządzających są dosyć naturalne, natomiast dla osób zajmujących się sprzedażą no nie do końca daje mi taki komfort i pewność, że wow, to wszystko jest ustalone, wszystko jest tak, jak bym chciał. Kwestia procesów, jak powinien wyglądać taka sprzedaż, no to lepiej czasami ustalać w takiej partnerskiej relacji z jedną, z dwiema osobami z działu sprzedaży. Gdybyśmy mieli tych osób 5, 6, to naprawdę efektywność by nie była większa. No i właśnie, w momencie, kiedy mamy taki długi cykl sprzedaży, no mamy sporo problemów takich motywacyjnych. Jak przypuszczacie, jakaś obietnica, nie wiem, prowizji, w momencie, kiedy wiadomo, że sprzedaż trwa, nie wiem, 4 miesiące, no to jest taka kiepska motywacja. Kwestia jeszcze oceny w ogóle efektywności naszego teamu sprzedażowego. To są poważne wyzwania, tak? Czy ta osoba działa optymalnie, czy ona w ogóle analizuje swoje działania, czy można tutaj lepiej do tego podejść, mimo że ta branża jest taka ciężka. No, my generalnie stwierdziliśmy, że sporo rzeczy nam ucieka. Jeśli rzeczy nie mogą być szybko domykane, no to wiadomo, że się otwiera jakby 50 różnych procesów, które sobie trwają i nagle się okazuje po miesiącu, po dwóch miesiącach, że 15-20 takich procesów gdzieś nam w ogóle umknęło, tak? Okazuje się, że gdzieś mieliśmy relację już fajnie otwartą, a nagle się zapomniało. Korzystaliśmy z HRIS-a, który jest dosyć popularny, ale on nie był idealny, tak? Dodawanie tasków w tej chwili to nie jest wygodne. Wpisywanie, że się dzwoniło, to również nie jest wygodne. A fajnie wiedzieć, przynajmniej od strony osoby, która kontroluje i ocenia sens w ogóle naszych działań, jak przydatnych działań. No i myśmy zrobili sobie taką nakładkę na HRIS-a, wykorzystując API, gdzie mamy tak naprawdę wszystkie firmy, z którymi coś mamy do czynienia, na takiej jednej ścianie. No i mamy tutaj różne kolorki. Te kolorki nie oznaczają, że coś sprzedaliśmy, czy czegoś nie sprzedaliśmy. Żeby was uspokoić. Te kolorki oznaczają jakiś konkretny element procesu sprzedaży, czyli na przykład przygotowanie oferty, albo dogadanie czegoś, albo w ogóle porzucenie pewnej firmy, bo się na przykład jakimś segmentem nie zajmujemy. Ale właśnie pokazuje, czy my czasem nie zapomnieliśmy o tej firmie, tak? Jeżeli coś jest czerwone, to znaczy, że trochę czasu minęło i powinniśmy jak najszybciej wrócić do tej firmy. To tak może wytłumaczę, jaki jest w ogóle sens nadrzędny. Różne kolumny dwie lewe, to są jakby paskowe kolumny, jedna związana z tym, że musimy gdzieś dzwonić, jedna inny kontekst. Też zadaniowy, ale nie związany z dzwonieniem, czyli na przykład przygotowanie oferty, nie wiem, spotkanie. Kolumna środkowa, która oznacza, że w tym momencie to my czekamy na jakieś ze strony firmy, albo zostawiamy sobie jakby działania tą firmą na końcówkę tygodnia. Kolumna przyszły tydzień, gdzie przerzucamy rzeczy, którymi się będziemy zajmować w przyszłym tygodniu. No i icebox albo done, czyli albo udało nam się już domknąć deala i na razie nic nie robimy, tylko cieszymy się z tej współpracy, albo się nie zajmiemy daną firmą, bo jest na przykład segmentu, którym się w tym momencie nie chcemy zajmować. Co tu jest fajnego, co zrobiliśmy, to dla różnych kolumn są różne jakby interwały zmiany tego koloru. Jeśli coś przerzucamy do call, tak, jest bardzo mocno zielone, ale po dwóch godzinach już jest czerwone. Jeśli to przerzucę do tej kolumny, która oznacza, że to jest jakieś większe zadanie,
to te czasy są oczywiście o wiele większe. No i tak naprawdę nam to strasznie mocno pomogło. W tym momencie nie ma takich problemów, że tracimy kontakt z jakąś firmą, bo nam się zapomniało, bo zapomnieliśmy dodać taska. Co tu jeszcze ciekawego? Przenoszenie między kolumnami wymaga podania powodu. Tak? Czyli jeśli coś mam w kolumnie call, a chcę przenieść do next week, no to trzeba napisać dlaczego. Czyli na przykład pani jest na urlopie. Często taki problem. Oczywiście to wszystko jest zintegrowane z HiRISE'em, czyli jeśli dałem taki powód albo wcisnę sobie przycisk zadzwoniłem, to wszystko ląduje w HiRISE'ie, tak? Czyli zawsze można zachwycić się nieczytelnym streamem w HiRISE'ie. Co ciekawe, też można generować takie raporty z tego, jak dany salesman działa, tak? Jak często dzwoni, jakie ma interwały, nie wiem, czy zaczyna pracę o 12, czy kończy o 15. Wydaje się chamskie, ale tak naprawdę jest fajne. No i filozofia odchudzonego startupu, tu też pewnie każdy się naczytał na różnych blogach i w ogóle czasami może próbuje trenować. My też mamy takie problemy z pokój paidów. Generalnie nie wiem, czy mamy na jakąkolwiek usługę obcą, na jakąkolwiek umowę, gdzie jest jakiś dłuższy okres współpracy, wszystko jest na zasadzie przedpłat. Gdybyśmy stwierdzili, że nie chcemy się tym zajmować, to jesteśmy w stanie zlikwidować działalność w przeciągu pewnie miesiąca. No i generalnie nie warto inwestować zbytnio swój produkt, czyli ta filozofia produktu minimalnego jest naprawdę fajna. Jeśli ktoś coś potrzebuje, to naprawdę dość często jest w stanie za to zapłacić. Wtedy ma też poczucie, że to jest dokładnie to, co chciał, że to jest tylko jego... Czasami to jest mylne wyobrażenie, ale czasami firmy myślą. No i cholernie jest ważna centralizacja wiedzy, szczególnie na początku życia startupu, gdzie wszystkie procedury, no, osoby zarządzające powinny się głównie skupić na optymalizacji procesów i przekazywaniu ich kolejnym członkom zespołu. Fajnie mieć narzędzia, które działają. W naszym przypadku HiRISE działa, ale właśnie z tym, co sobie dorobiliśmy. No i pytanie, kiedy jest moment, że trzeba coś zamieszać? Pytanie bez odpowiedzi, tak naprawdę jesteśmy przed tym. Mogę zdradzić, że troszkę zmienimy branżę, ale na pewno nie porzucimy branży odzieżowej. Po prostu chcemy iść dalej do troszkę większych podmiotów. Natomiast ten sam system być może z jakimś rebrandingiem. No i to w sumie tyle. Impresji. Jeśli macie jakieś pytania, to no. Bardzo chętnie. Są ten sam dokładnie problem z HiRISE'em, bo jest fajny, jeśli chodzi o szczegóły, ale nie ma takiego ogólnego poglądu. Wypuśćcie tego produktu. Chętnie zapłacimy. No dobra. Nie usłyszałem, czy kończy TCR-em? Nie ma, bo HiRISE jest fajny, ale nie ma takiego ogólnego poglądu. Pomagam. Business cool. No dobra, to nie można. Wygnam się. Super. To sprawa. Macie piwo. Adam, zdajesz sobie sprawę, że generalnie ten sam problem mają inne firmy, które również próbują w offline zrobić narzędzie, które pomoże właśnie w sprzedaży chociażby asortymentu wyposażenia wnętrz. Nie, że nie jest lekko, ale jest to bardzo atrakcyjna branża. Nie ma co się oszukiwać, że ma pieniądze, tylko musi wiedzieć, że musi je nam przekazać. Znaczy, wiesz co, rzeczywiście praca od podstaw, jeśli chodzi o jakieś uświadomienie tego, co można robić i co jest efektywne, to jest świetne i na pewno wam ludzie też są wdzięczni za to, że im tą wiedzę sprzedajecie, tak? Bo oni są chłonni tak naprawdę, ale nie wiedzą, gdzie tego szukać, albo nie są w tej samej pozycji, co my jesteśmy. I pewnie to, że teraz macie jakąś tam ciężkość i musicie zrobić pivota, to sądzę, że za jakieś, nie wiem, może nie pół roku, ale powiedzmy rok, dwa, to co robicie teraz będzie przynosiło poważne efekty. I sądzę, dzięki. Nie, może tak, nie wiem,
trochę taki roztrzęsiony, mówiłem, ale przynajmniej nie jest źle. Tak naprawdę masz rację, bo te warsztaty, które przeprowadziliśmy 6 miesięcy temu w wielu przypadkach się skończyły tym, że ktoś nam podziękował i powiedział, że super, super, że fundacja taki projekt realizuje. One teraz czasami przynoszą efekty. To znaczy, jeśli jakaś firma jest gotowa na myślenie nad budową lojalności w taki sposób, jak my to proponujemy, to my jesteśmy najczęściej gdzieś tam od razu z tyłu głowy i nieraz dostajemy fajne zapytania, czy możemy przyjechać i powiedzieć, co jest nowego w naszym produkcie, bo z chęcią by się do tego przymierzyli. Musimy chyba kończyć tą prezentację, mamy jeszcze 40 minut, a pizza jest właśnie na tyle. Dzięki bardzo.